wybierając ten rodzaj śpiewania i te pieśni, masz świadomość, skazujesz się na elitarność, czyli, tak. Czyli nie będzie to nigdy prowadziło w kierunku takiej masowej popularności. No przecież kto wie. Myślisz, tak? Kto wie. Przypadek Grzesia Turnała, prawda? Nie wiem, nie umiem. To są tajemnice pewne. To... Ja ci bardzo życzę, żeby słuchaj, w każdym domu była szopka i twoja płyta. To są w czasy w Międzyzdrojach, 1962 rok. Marysia ma jakieś 3 lata, Piotruś 13, no to Ania ma 9. Bardzo lubię to zdjęcie. Ania była po prostu od urodzenia pedantką. Jak cokolwiek robiła, to musiała robić wszystko bardzo dobrze. Chodziła do szkoły podstawowej na Krowoczy, a do gimnazjum chodziła do dwójki. Ania zawsze wyróżniała się tym, że przykładała się do nauki. Chciała być dobrą, a może nawet lepszą od pozostałych, czego mnie brakowało. Ta wrażliwość, taka też, tak jakby wrodzona elegancja i taka duma. Odkąd ją pamiętam, taka była osobą, taką świadomą siebie. Ania po gimnazjum na filologię angielską zdawała. Z filologii angielskiej przeniosła się na etnografię. Po roku filologii angielskiej pojechała Ania do brata, brat ją zaprosił do Anglii na pół roku i tam jej zafundował kurs języka angielskiego, który Ania zdała z wynikiem bardzo dobrym, że na ten następny kurs już brat nie musiał zapłacić. No, ale był taki honorowy. I za te pieniążki, co miałby zapłacić za kurs, kupił jej gitarę. No i właściwie od tego zaczęło się jej, że tak powiem, te ciągoty artystyczno-muzyczne. To był rok 70 albo 71. Byłyśmy studentkami pierwszego roku. Obydwie startowałyśmy w takim konkursie dużym, było nas tam wiele osób, aby śpiewać i tańczyć w zespole Słowianki. Wybrano nas 40 osób. Po roku pracy zostało nas tylko dwie, to znaczy Ania i ja zostałyśmy wybrane do zespołu. Weszłam do zespołu, dlatego że tam głównie zajmowano się, i do dzisiaj się zajmuje ten zespół, pieśniami takimi głównie południowosłowiańskimi. I one są takie właśnie nieregularne, rytmicznie. Strasznie mnie to fascynowało i ja tam byłam tancerką. Nasz zespół był ambasadorem kultury polskiej, tak nas przedstawiano. Jeździliśmy do Włoch, do Francji, do Niemiec. Bawiło nas bycie na scenie, cieszyło ogromnie, ale jednocześnie cieszyłyśmy się, że możemy być w tak innym świecie niż Polska. Moje zetknięcie pierwsze z Anią było z osobą, która występuje w balecie zespołu Słowianki i pamiętam Anię, która w pewnym momencie wzięła gitarę i zaśpiewała jakąś balladę, chyba Jean Baez albo kogoś
taką popularną jakąś. I nagle zobaczyłem, że ta tańcząca dziewczyna, że ona sobie radzi w zupełnie inny sposób, prawda? Że wydobywa z siebie skoordynowane dźwięki i to jeszcze w taki ładnie. Z radością przedstawiam wam w imieniu Piwnicy pod Baranami Anię Szałapak. Posłuchajcie, litanie dla skowronka już pisze Bóg. Posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Witam was. Jeszcze zdążę was przytulić i odtulić. Jeszcze zdążę otworzyć ściany cudowne w purpurze. Jeszcze zdążę rozkwitnąć, zaszumieć, znowu się zgubić. I znajdę czas na strach, nadzieję płowę. Ania przyszła do piwnicy razem z Słowiankami. Słowianki, czy koleżanki jej zespołu Słowianki. I to przyprowadził je Andrzej Maj, nasz przyjaciel. To był 79 rok. Przyszło 6 dziewczyn. 5 z chóru, 1 z baletu. Ta z baletu to była Ania właśnie. Zaczynała bardzo nieśmiało, powiedziałbym. To znaczy, że niewielkim głosikiem śpiewała. Coś pod nosem z gitarą tam nosiła. Aż tu pewnego dnia, po miesiącu występów, zgłosiła się do mnie i powiedziała, że chce robić recital w piwnicy. Na co ja nie wybuchnąłem śmiechem, bo mi się wydała absurdalne, ale wydało mi się dziwne bardzo, że taka osoba, która ma niewielki głos, która nie bardzo umie jeszcze śpiewać, a chce robić recital. Ale okazało się, że Ania dużo pracowała, wiele piosenek znalazła sama, część ja dopisałem i po jakimś 2 miesiącach Ania zrobiła zupełnie przyzwoity recital. Niech pan zajmie mi miejsce, którego tak mało między tym ze świecznika, a tym ze śmietnika, bo stoją bliżej siebie niż na to wygląda z ich ciał. Zbratanych ściskiem ten sam śpiewa pod, chociaż cię chociaż cię ławimy, ale cię sławimy. Szybko dosyć miała swój własny repertuar, własne piosenki, które były kojarzone tylko z nią. W związku z tym myślę, że ona szybko w piwnicy stała się jedną z głównych artystek, a potem z biegiem lat jednocześnie jakimś symbolem tej piwnicy. Myśmy wtedy stanowili nie tylko zespół artystyczny, ale taką wielką grupę towarzyską i odbywały się wszędzie wspólne właściwie takie imprezy. I bez przerwy to się tak toczyło wokół piwnicy. Takie to życie wspólne. Piwnica nie była tylko sobotą, nie przychodziło się do pracy, bo też się nie zarabiało pieniędzy. Piotr zawsze mówił, że artysta powinien zarobić tyle, żeby mieć na setkę wódki i taksówkę do domu. I to się gdzieś tak, takie były te honorary. Ale to była rodzina. Uniesiona była tą atmosferą piwnicy i tym, jak Piotr Skrzynecki ją hołubił, doceniał, dopieszczał i myślę, że to dodawało jej skrzydeł. Ona śpiewa piosenki Ania Szałapak w piwnicy na bardzo wystylizowanej, wystudiowanej formule zachowania się na scenie i precyzyjnym przekazie muzycznym jeszcze. I to wskania ma, że wszystkie te poważne, smutne swoje sprawy przy tym wyśpiewuje i pokazuje jakby trochę bardzo perfekcyjnie i pięknie. Wydaje mi
mi się, że każdy artysta potrzebuje nie tylko oklasków ze strony widowni, ale takiego swojego mentora, czy kogoś, kto także trochę poprowadzi. Na pewno kimś takim był Piotr Czynecki, to bezwzględnie, ale też wielką rolę odegrał pan Jerzy Turowicz, absolutnie, który od początku był Anią zafascynowany. Nie taję, że należy do zapewne dosyć licznego grona wielbicieli Ani. Ania jest znakomitą piosenkarką o bardzo pięknym głosie, o bardzo dużej kulturze śpiewu. Ma bardzo ambitny repertuar, zarówno jeżeli chodzi o teksty, jak i muzykę. Jej styl śpiewania odznacza się taką jakąś wielką prostotą. Nie ma w niej nic tej takiej irytującej maniery, jaka cechuje nieraz artystki estrady. Pustkę życia człowieczego, dla muzyki balsam miękki, sól na rany. Ta piosenka była sukcesem Ani, bardzo dużym. Trafiła na nią w dobrym momencie. Ja trafiłem przypadkiem do piwnicy, przypadkiem z tymi, a nie innymi wierszami. Przypadkiem Piotr Skrzynecki zabrał ode mnie te wiersze. Chyba trochę przypadkiem dał je Janowi Kantemu Pawluśkiewiczowi, więc było dużo przypadków. No i potem, już pewnie nie przypadkiem, umyślił sobie, że to będzie dla Ani. Ośmiodzienny tydzień stwórczy, ludzki z poprawkami, lepiej gorzej z roku na rok się stwarzamy. Wówczas, kiedy Ania to nagrała, Polskie Radio albo telewizja organizowała taki rodzaj konkursu czy coś w tym rodzaju na najlepszą piosenkę roku. I pierwsze miejsce zajął Grzegorz Turnał z Michałem Zabłockim, Cichosza, a drugie miejsce Ania Szałapak z Zaklinanie Czarowanie. No to był super przebój. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie odtwarzania tego bytu. Człowieczego. Ania uwielbiała scenę, ale uwielbiała te zakulisowe też momenty. Te przygotowania, próby, przygotowania sobie swoich rekwizytów. To muzycy się trochę złościli, bo ona robiła długie próby i to trwało, a to wszystko znała przecież. Oni też znali, no ale, bo ja robiłem, wchodziłem, no to chłopaki, zaśpiewamy to, bla, kawałek tego numeru, kawałek tego, po próbie. A Ania właściwie, to potwierdzą muzycy, na próbie potrafiła przegrać cały recital. No jakby mogła, to by spędzała cały dzień na próbach. I na początku, kiedy byliśmy młodzi, to tak było, tak. Przychodziło się do piwnicy, grało się przy fortepianie. I Ania tak, Ania strasznie chciała, a to jeszcze raz, to jeszcze raz, to jeszcze raz, to jeszcze raz. To był sens jej życia, przygotowywanie, nawet nie śpiewanie, już to ostateczne, tylko ten proces przygotowywania tych tekstów do przekazania. Ja myślę, że to było najważniejsze w jej życiu. To kiedy się zamykała, była sama z Konradem, stała i pracowała. Ktoś mnie pyta, którą piosenkę najbardziej lubię wykonywać po recitalu. To ja zawsze mówię, że najbliższe. Wszystkie kocham, bo inaczej nie mogłabym śpiewać. Natomiast najbliższą mi sercu zawsze jest ta najnowsza, z którą się zmagam. Zawsze do niej idąc na Wiślą przechodziłem przez rynek. Najważniejsze to mieć wyczucie, co artystka, co kobieta, na co jest czuła. Ale nie tylko róże, bo to byłoby nudne. Ja czasami różne inne kwiaty, inne gatunki, ale starałem się zawsze trzymać ten kolor biały. Pamiętam ten uśmiech i ja wiem, że to był pierwszy krok do udanej próby. Zostałem zaproszony do pierwszego recitalu Ani nagranego w telewizji Kraków. Ja miałem Ani tylko akompaniować jedną piosenkę, taką trudniejszą, której śmiejemy się, kompozytor albo się nie nauczył, albo jak to Ania mówi, Zygmunt, nie poćwiczyłeś Zygmunta Koniecznego. I grałem Białe Zeszyty i chyba Grajmy Panu. I stanąłem i nie wierzyłem, jakich Ania, przecież nie ma artystki w tym kraju, która by miała taką plejadę akompaniatorów. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej,
białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Nas połączyła już tak bardzo ściśle chwila, kiedy Ania zdecydowała się zrobić swój recital w piwnicy, czyli już nie tylko występować w kabarecie, ale przygotować piosenki. Dla Ani pisał m.in. Zygmunt Konieczny, pisał Zbyszek Preisner, pisał Zbyszek Raj. Ja się w końcu też odważyłem i napisałem piosenkę, która później stała się motorem dalszych moich działań, która się spodobała. To jest Naprawdę nie dzieje się nic. To jest piosenka, którą napisałem dla Ani do jej recitalu i śpiewałem to z nią na dwa głosy. Ciągnący ulicami tłum, wódka w parku w rytnikach albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Pierwsze wspomnienie z Anką to mam niesamowite. To jest coś, czego do końca życia człowiek nie zapomni. To był chyba był 79 rok, jak ona przyszła do piwnicy. To było tuż przed opłatkiem w piwnicy. I ja mówię tak, Aniu, a może byśmy jakąś kolędę napisali? I pamiętam, że szliśmy ulicą Grodzką i tuż za placem dominikańskim po prawej stronie była taka maluteńka księgarnia. No i tak rozmawiamy o jakiejś tej kolędzie i weszliśmy i wziąłem pierwsze lepsze takie małe tomiki żółte wiersze. I to był Stanisław Skoneczny i otworzył się dokładnie na stronie Betlejem Polskie. I pamiętam, że tego samego dnia to napisałem, tę kolędę, i wykonaliśmy ją za nią na dzień później. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta, i niesie się nią biała wigilijna nuta przez doły ciała, w którym oddech zgasł. Każe mi me milczenie nie dobywać słowa z płuc moich, z gardła mego, z niespokojnych snów. I toczy się tak ziemia jak odcięta głowa, a nad nią słychać szelest żerujących słów. Nauczeni przyzywać Boga po imieniu, zapomnieli swego, gdy naszła ich śmierć. Wśród śnieżycy dreptają w niepewnym płomieniu betlejemskiej gwiazdy nadzianej na rzecz. Myśmy po prostu ją podziwiali, bo co przychodziła z nową piosenką, czy od Zygmunta Koniecznego, czy od Andrzeja Zaryckiego, czy od Preissnera, no to było coś pięknego, co by się też chciało zaśpiewać. Ona umiała ich jakoś do siebie i przekonać łatwo, a poza tym, to trzeba powiedzieć, to nie były łatwe piosenki. Ani kontakty z ludźmi pióra, na przykład z Agnieszką Osiecką, nie były żadną tajemnicą, prawda, ich zażyłość, żeby nie powiedzieć przyjaźń. Ani znajomość z Ewą Lipską, ani znajomość z Zygmuntem Koniecznym. No to gwarantowało jej jednak bardzo poważne zaplecze. Poza tym, że pracujemy ze sobą i że rzeczywiście też śpiewam coraz więcej jej piosenek z muzyką Zygmunta Koniecznego, bo oni bardzo się lubią i pracują, też ogromnie się lubimy. Agnieszka mieszka w Warszawie, ja mieszkam w Krakowie, ale Agnieszka ma taką, powiedziałabym, część jej duszy jest bardzo galicyjska i ona bardzo kocha Kraków i bardzo lubi tu przyjeżdżać. No jest wielką poetką, wspaniałą osobą. I jestem ogromnie dumna z tej przyjaźni. Niezbawiony, nieskończony, bez błędy, bez korony, niezrodzony przez kobietę, nasz wiek, piękny nasz wiek. Jak się zaczęła współpraca z Anią Szałapę? Pierwsze teksty dotyczyły chyba świąt Bożego Narodzenia, jakieś dwie pastoralki zostały, a potem była jakaś przerwa, potem Ania przyniosła mi, jak zmarła Agnieszka Osiecka, przyniosła mi trzy bodaj teksty do napisania. Trzecia porcja muzyki to były piosenki Ewy Lipskiej, Serca na rowerach. No a potem jeszcze płyta
krajobraz rzeczy pięknej. Prosiłem Anię, żeby zaśpiewała kilka piosenek. Nie pozwól, aby burza zasiała chwasty w różach. Bardzo lubię śpiewać piosenki Andrzeja, bo pisze piękne melodie, a co jest też zdumiewające, jego piosenki są bardzo różnorodne. Nie opieraj się o słońce pogorące, bo na łące topniejący czas. Wracałam z Wiednia, gdzie pracowałam wiele lat i tak byłam między sznurkami, pakunkami i oczywiście nie mogłam nic pracować nad swoją radosną twórczością, ale pisałam teksty właśnie takie do śpiewania. I w ten sposób stworzyła mi się jak gdyby cała płyta Serca na rowerach. I tak sobie pomyślałam, no kto może takie piosenki śpiewać? Może Ania Szałapak. I tak się zaczęła nasza znajomość. Drogi się spotkały dwie i magiczny wokół wieje szept. Powstał nam program pod tytułem Serca na rowerach, który jest taki bardzo, myślę, porywająco wiosenny. Taki troszkę inny niż dawniej śpiewałam. Ma ten program charakter troszeczkę właśnie odmienny i myślę, że ma swoisty klimat. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, spadochroniarzem swoich marzeń. Ania śpiewała przede wszystkim inteligentnie. Wiedziała, co śpiewa, dlaczego śpiewa i jak ma śpiewać. To jest jakoś tak, za czym człowiek tęskni tak naprawdę, to znajduje w sztuce i potem prowadzi jakby konwersację z tym utworem. Ania potrzebowała, aby istnieć, aby śpiewać, aby być artystą, zawsze ogromnej tęsknoty. I to był motor, który powodował, że ona mogła tak pięknie istnieć na scenie. To echo, echo powitania, to milowy kamień nie lewiesz. Teatr dziejów kamienną powietrznie powstał z nic. Wszyscy chcą objąć oczami narodzonych wskazań, mających żyć wiecznie. Ona wypracowała taki specyficzny rodzaj takiej dużej ilości powietrza, takiego szeptania, oddechów. To było bardzo intymne, to było bardzo, bardzo zmysłowe. I pewnie w tym wszystkim z tą poezją połączone i z tą piękną muzyką dawało coś, co było zamkniętą całością na bardzo wysokim poziomie literackim i muzycznym, a równocześnie kompletnie inne od tego. Kompletnie osobne nawet powiedziałbym od tego, co się tam dookoła dzieje. Śpiewanie takich piosenek, jak myśmy robili w piwnicy, to nie jest sprawa popisywania się głosem, tylko to jest sprawa umiejętnego przekazu, interpretacji, zrozumienia tekstu i muzyki. Ania nie miała wielkiego głosu, Ania nie miała potężnych możliwości emisyjnych. Wybierała takie utwory, które dawały jej możliwość takiej subtelnej kolorystyki, bardzo, bardzo delikatnych, dynamicznych zmian. Myślałem, że na pierwszym planie musi być głos, wszyscy dzisiaj, no tak niestety to funkcjonuje i mało ludzi słucha, o czym śpiewa artystka, czy jest osobowością, tylko jaki ma głos, ta ma duży głos, ta ma fantastyczny głos. Ale okazuje się, że najważniejsza jest osobowość. Była skora do wygłupów, jak i prywatnie, tak i scenicznie. Ona się nie bała, jak w Annie Chillak, zaplątać się w swoje włosy i robić z tego po prostu spektakl. Przez siebie porastała, urodzona w karówkach na murawach. Miałam słaby porost włosów, byłam nim dotknięta z dopustu Bożego. Na skutek długotrwałych porów został wysłuchana. Otrzymałam znak i
pan Zygmunt przez jakieś pół roku mi nie obcinaj włosów, nie obcinaj włosów. Tak. Do czego mu moje włosy tak potrzebne? Znaczy żartowaliśmy sobie. I nie wiedziałam, że to jest tak strasznie potrzebne do tej inscenizacji. Później jak już te włosy rozpuściłam, już tam szalałam z tymi włosami, po raz tam. A on mówi, to mi mało, ja chcę, żeby włosy rosły od sceny. I Kaziu Madaj, pamiętam w tych pierwszych recitalach, jak tu w tej piwnicy, to żadnej pisze, że nie ma do czego powiesić, już to mur, koniec, nic więcej. Ale wiem, że on jakieś dwa dni w jakichś takich foliach przylepiał te włosy do takie, że w pewnym momencie przeciąć sznurek i tam, żeby te włosy spłynęły. I Zygmunt wtedy był szczęśliwy. Jak nie miał tych włosów, to w ogóle mu się nie podobało. No i robiliśmy troszkę śmieszne piosenki za nią i to, co najbardziej pamiętam, że zaczynaliśmy od takiego wywiadu Zapomnieć na zawsze o prototopowych. Tacy łyżwiarze, którzy z Rosji uciekli do Szwajcarii i oskarżyli ich, że ukradli dwa wideofony. No to było śmieszne, to było, no takie były tak zwane gazetowe piosenki. Każdy z nas wtedy szukał jakby swojego istnienia w piwnicy. Ania wiedziała, że jak przyjdzie do piwnicy, to nie bardzo może śpiewać jak Ewa Domarczyk. Ja będąc ją też wiedziałem, że nie mogę się konkurować, ścigać z Zygmuntem Koniecznym w pisaniu piosenek, bo go nigdy nie doścignę. No, bo on wyprzedził epokę jakieś 30 lat, Zygmunt. Ale wiedziałem, że w tych sprawach gazetowych będziemy inni. Posiadanie wszelkiej broni palnej, a także amunicji. Poruszanie się w miejscach publicznych bez dokumentów stwierdzającego tożsamość. Duet z Zbigniewem Pleissnerem, no to był taki numer piwniczny, który to był numer. To był naprawdę numer. Nie boimy się zrobić sobie żart, prawda? No ale to jest żart na jakimś poziomie i to potrafi naprawdę oczarować. Twa uroda, wdzięk i powab, chociaż pchła to marny owad, zniewoliły mnie. Radam, że mnie słoń pokocha, lecz nie jestem taka płocha, zastanowić muszę się. Kocham cię. Kochasz mnie. Kocham cię. Kochasz mnie. To była straszna awantura, była tą piosenkę, bo to mi się strasznie nie podobało. Taka bzdura, taka głupota straszna, ale Zygmunt był zacięty tutaj strasznie. Był taki sukces opętany, bo przecież Zbyszek Pleissner w charakterze słonia jest po prostu nie do powtórzenia. Kocham cię. To zawsze podoba się dzieciom bardzo, dużo dzieci teraz wieczorem. Każdy koncept był wymyślony od początku do końca, każdy szczegół. Każdy gest, każde przebranie, rekwizyty, które zawsze miałem. Jej recital to był właściwie teatr piosenki, bo razem z tą dekoracją, razem z pewnymi piosenkami konkretnymi, tekstem odpowiednim, to tworzyło pewien spektakl teatralny. Ania nie była współczesną piosenkarką, ona należała do tej grupy niszowej, ludzi uprawiających piosenkę literacką, ludzi, którzy wymagają skupienia na sobie, namysłu, zastanowienia, bo też dbała o to, żeby śpiewać piosenki, w których jest początek, koniec i jakaś puenta, jakiś morał, jakiś wniosek. Ludzie wodę zniszczyli i od szczęścia się odwrócili. Dziś płyną po niej już martwe ryby, trujące słowa jak grzyby, zamienione w czarną kałużę. Tylko starym ropuchom służy. Ludzie sami źródło zniszczyli i od szczęścia się odwrócili.
ona nie miała dużego repertuaru, ale te piosenki, które śpiewała, które wykonywała, które nagrała lub nie nagrała, to są rzeczy istotne w taśmotece polskiej piosenki. To wciąż ta sama szopka wywodząca się od krakowskich murarzy, którzy zimowe wieczory umijali sobie budowaniem szopek, i od Michała Ezenekiera, najsłynniejszego z nich. Jak zmieniała się w ciągu tych lat szopka krakowska. Anna Szałapa, która towarzyszyła konkursowi od lat, która oceniała szopki i doktoryzowała się na szopce krakowskiej. Jak ona się zmieniała? No szopka się bardzo zmieniała, co właśnie oczywiście trzeba to obserwować, trzeba lubić na to patrzeć. Muszą być pewne aktualności, więc no nie dziwi, że wielkim wydarzeniem była beatyfikacja Jana Pawła II, więc występuje jako taka postać dominująca prawie w każdej szopce, ale są też postaci z legend. Pani kustosz Anna Szałapak pracowała w Muzeum Historycznym miasta Krakowa od samego początku jako etnograf. Na początku w dziale, którym wówczas kierowała pani Tamara Petryk, była asystentem. Po odejściu pani Tamara Petryk została kierownikiem tego działu i właściwie do samego końca pracy w muzeum. Zajmowała się kolekcją szopek, zajmowała się kolekcją lajkonika, ale co najważniejsze, przede wszystkim przygotowywała te obrzędy. Bardzo dbała o ich autentyzm, o ich żywotność. Szopka krakowska to jest w ogóle niezwykłe zjawisko, niezwykły fenomen. Można powiedzieć, że taki fenomen na skalę światową, bo czegoś takiego, ja już to przebadałam, nie ma nigdzie indziej, tylko w Krakowie się zdarzyło. I to jest niezwykła przygoda. Ja właściwie nie planowałam może tego tak szczególnie. To jest pewien jakiś przypadek, los. Zresztą w życiu zdarzają się przeróżne przypadki i przeróżne losy, ale z tego losu akurat jestem bardzo, bardzo zadowolona. To, czego nas Ania Szałapak uczyła, to nie była lekcje sprawnego zarządzania projektem. Można by powiedzieć wręcz przeciwnie. Ona wolała na to patrzeć jak na proces. W ramach tego procesu uczyła nas codziennej znajomości z szopkarzami, utrzymywania z nimi relacji, rozpoznawania ich potrzeb, prowadzenia konkursu nie jako takiego konkursu The Winner Is, tylko jako swoistego dialogu nad tymi rzeczami, które w szopce się pojawiły. Szopka krakowska pod względem architektury jest syntezą naszego miasta. Mnie się wydaje, że można tak spokojnie o szopce powiedzieć, że niesie ze sobą klimat naszego miasta. Ja bardzo lubię nasze miasto, jestem z nim bardzo związana, to raz. Po drugie, szopka jest teatrem, jest kabaretem. No proszę popatrzeć, co tu się wyprawia, ile tutaj jest scen najrozmaitszych. Poza tym główny cel, może od tego powinnam była zacząć, szopkę krakowską buduje się z okazji pamiątki, z okazji święta Bożego Narodzenia. A Boże Narodzenie to jest nadzieja. A myślę, że to bardzo ważne i bardzo mi potrzebne. I wszystkim potrzebne i dlatego mi bardzo bliskie. I dlatego z szopkami się chętnie bardzo spotykam i poświęcam im bardzo dużo czasu. Cały ten czas poświęcony pracy zawodowej i zbieraniu materiałów do doktoratu, to trwało długo, bo ona była niezwykle w tym precyzyjna, dokładna, bardzo pracowita. Jak sobie coś postanowiła, to nie było siły. Postanowiłam, że muszę wrócić do źródeł. Sama muszę się dowiedzieć, jak to z tą szopką było. Zacząć od kultu żłóbka betlejemskiego. Dzieło wydane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa liczy ponad 500 stron, ponad 500 fotografii. Waży no chyba dużo, ale myślę, że jest piękne. Jestem z niego dumna. Kolejnym tematem to był temat kolęd. To jest cudne nasze wyprawy w Polskę zimą oczywiście, jak to kolędy. Z przygodami, bo to koncerty i w salach pięknych, ale i w kościołach. Kiedy, pamiętam, raz mieliśmy taki koncert, było, ale naprawdę nie kłamie, mróz siarczysty był, w kościele było minus 15. Na zewnątrz było dochodzi 20 kilka było. No i stanęliśmy pod takim pręgierzem grać czy nie grać, no wiadomo, my jesteśmy nauczeni, nie ma zmiłuj się, trzeba gorąco, ciepło, zimno,
bogato bidnie trzeba zagrać. Teraz będę śpiewać o szopkach. Poza tym jestem postacią z szopki, co bardzo mi imponuje. I wydaje mi się, że pora, żebym tutaj zaśpiewała. Przejęła też opiekę nad obrzędem lejkonika, bardzo mocno akcentując, to nie jest event, to jest obrzęd. A obrzęd to znaczy, że rządzi się swoimi prawami. Były różne pomysły, róbmy tego lejkonika nie raz do roku, tylko częściej. Nie, on ma właśnie wtedy funkcjonować. Pamiętam, wielokrotnie to mówiła, powtarzałem to, bo nie ukrywam. Nie robi się Wigilii 12 razy do roku, bo straci sens. Prowadzę dział folkloru i tradycji miasta, ponieważ kocham to miasto, jestem z nim ogromnie związana i od urodzenia i po moich wędrówkach po świecie stwierdziłam, że rzeczywiście tak czarującego, niezwykłego miasta jak Kraków, no nie ma. Ten rynek Kraków, te dzwony i to wszystko, co się dzieje wokół Krakowa, to było jej potrzebne do życia. Ona kochała to miasto, do tego stopnia kochała, że jak wracała po dłuższej nieobecności i wracała z dworca taksówką, to prosiła taksówkarza, żeby ją odwiózł dalszą drogą, żeby przejechać przez jakieś jej ulubione zakątki. Rano się budziła i robiła swoją jakąś taką gimnastykę, powitanie dnia. Potem też musiała zawsze przejść plantami dookoła. Bardzo ważny był odcinek plant między Franciszkańską a Wawel. Bardzo lubiła tam chodzić tam i tam jest takie kółeczko i w tym kółeczku lubiła sobie usiąść. Ja zaczynałam w piwnicy w 79 roku, strasznie dawno. Był bardzo ponury czas i śpiewałam takie piosenki jak Czarna Sukienka, Kolęda Warszawska, Kolęda Katyńska i właściwie byłam tak właśnie ubrana w tę czerń. No nie wypadało śpiewać w tak poważnych, smutnych, właściwie żałobnych pieśni w jakimś, no, w czymś innym, to w ogóle trudno sobie to wyobrazić. A ja marzyłam o czymś pogodnym, optymistycznym i dopiero jak właśnie dostałam to zaśpiewania, że tak użyję takiego słowa, otrzymałam taką możliwość wykonywania piosenek pod tytułem Białe zeszyty i Grajmy Panu, to wtedy właśnie odetchnęłam z ulgą i powiedziałam, że teraz to się mogę przebrać w coś jasnego i ubrałam biały sweter. Jak ona stała się gwiazdą, to trzeba było jakoś nazwać ją, ponieważ ona była na biało, a Demaszek była na czarno. Tworzyło się naturalne określenie, że tutaj ta była czarna, no to ta będzie biała, no a tamten anioł, to ta też anioł. Koledowaliśmy z Zbyszkiem Preissnerem, to takiego anioła otrzymała. Grający na harmonii albo akordeonie. Anioł, można powiedzieć, śpiewający. To jest anioł. Taki bardzo prosta forma otrzymałam od poetki Ewy Lipskiej. Była sama symbolem, biały anioł piwnicy, wobec tego wszyscy jej przynosili aniołki. Na ogół to był taki główny prezent, jaki dostawała, to były aniołki właśnie. To jest piórko, ma taką srebrzystą poświatę na głowie. I takie ma skrzydła jak poduszeczki. Tak, można zwrócić uwagę, jaka jest rozmaitość form skrzydeł anielskich. Śliczny, malowniczy anioł. Ale muszę go chować, bo moje koty by się chciały za bardzo z nim bawić. W
święty Augustyn powiedział, że nie ma się co zastanawiać nad tym, czy anioł jest mężczyzną, czy kobietą, bo jest to istota duchowa, a nie fizyczna, czy materialna. Natomiast bardzo też ważne, anioły to są koty, bo to są bardzo tajemnicze istoty, mają też swoją duchowość, bardzo zagadkową. I moje koty, które ze mną mieszkają, Gucio i mamin synek, wydaje mi się, że bardzo blisko im do anioł. Wszystko się wzięło od mamisia, który się urodził białym kotkiem i u mamy mojej. No i Ania zdecydowała się go zabrać do siebie. Nie wiem, czy rok później, czy dwa lata później ktoś powiedział, że też jest jakiś kot do wzięcia, do uratowania. No i kot też wzięła. Mówiła, że to ona mieszka u kotów, a nie koty. Lubiła te koty i te koty były przesympatyczne. Mądre stworzenia, bo zawsze przeczuwały, że jak jest próba, to Ania bierze walizki i znika na kilka dni. One były zazdrosne bardzo Ani. Zygmunta Koniecznego to nawet podrapał jeden dość ostro. Na przykład, kiedy ja dopiero powiedziałam przez telefon, że umawiałam się na wyjazd na przykład gdzieś, a one już są niezadowolone, chyba rozumieją. No jak zobaczą walizkę, to już jest w ogóle katastrofa. Wszystkie przedmioty są wyrzucane z tej walizki, one wsiadają do tej walizki, że ze mną jadą. Pamiętam, kiedy przyszłam pierwszy raz, jeszcze nie było Gucia. Mamikat był bardzo nieufny w stosunku do mnie, a potem, kiedy dostał swojego przyjaciela Gucia, poczuł się mocniejszy i wręcz mnie zaatakowały, podrapały mnie po rękach, ponieważ Ania całą energię i uwagę zwróciła w stosunku do mnie, więc wskoczyły na stół i poprosiły delikatnie, żebym oddała im Anię. I koty miały prawo do wszystkiego, tak jak w utworach tych ostatnich, w Ani Kotach, jest taki tekst, że nie ruszaj rzeczy, nie ruszaj gazet, bo koty nie lubią takiego czegoś. Żeby ich, broń Boże, nie przepędzać, jak leżały na fotelu, no bo nie, bo to jest ich prawo, to jest ich mieszkanie. Nie ruszaj rzeczy. Jak były urodziny czy imieniny Ani, no to w naszym środowisku to bardzo częste, pisaliśmy wtedy no takie wierszyki zabawne. No i właśnie u Ani zawsze ten motyw kotów. I w pewnym momencie Ania do mnie powiedziała, wiesz, to ja bym może zaśpiewała ten tekst. Ja mówię, Ani, ale to jest zabawa, może ja go trochę poprawię do śpiewania. No i tak się zaczęło. Kot składa się z dym tygodnia. Ania powiedziała, że przygotowuje taki materiał, czy ja nie współpracowałbym z nią. I chciała, żeby cała płyta była o kotach i powiedziała mi, wiesz, Ewa Lipska napisała mi dwa teksty i jest nawet pomysł na tytuł właśnie, że to będą Ani koty. Ja mówię, super, tylko że do płyty, do albumu, do koncertu potrzeba 15-18 piosenek. No mówi, właśnie dlatego potrzebuję współpracy z tobą. I tak to się zaczęło. Ja zrozumiałem, że tak naprawdę chodzi nie tylko o to, żeby to wszystko było o kotach bezpośrednio. Tam chodziło o pewną kocią atmosferę też, kocią naturę człowieka. Widzę i słyszę i czuję, myślę i co następuje. Życie to żyć z dnia na dzień, cieniem na twarzy się kładzie. Co dzień wieram, ożywam, jestem ogromnie szczęśliwa. Bywam i zdrowa, i chora.
miałyśmy odmienny gust. Ania lubiła się inaczej ubierać, a ja bym chciała ją inaczej ubierać. Tu były problemy, ale jakoś żeśmy się dogadywali. Ale jedno było wspólne. Obydwieśmy lubiały chodzić w kapeluszach. Używała tego określenia, że ona się czuje nie do końca ubrana bez kapelusza. Jak ja ją poznałam i potem przez wiele lat, to w ogóle sobie nie wyobrażałam jej bez kapelusza i w długiej spódnicy. Ania nie była współcześnie ubierającą się kobietą. Kapelusze frymuśne z jakimiś aplikacjami kwiatowymi. Lubiła zresztą kwiaty, zawsze w jej oknach na Wiśnej stały świeże kwiaty. Kiedyś ubrała jakąś czapkę zimową, bo było zimno. Zaczepiła małżeństwo idące chodnikiem. Powiedzieli, że nie wypada tak. Pani nie może chodzić w czapce. Musi być kapelusz, bo to jest już tak związane z pani osobą, że proszę zdjąć i zamienić na kapelusz. Ania mi to opowiedziała, że jak jechała gdzieś na trasę z piwnicą i wsiedli do autokaru i w trakcie, jak ruszyli z Krakowa, to Piotr Skrzynecki zapytał Anię, czy ma coś do jedzenia. To mojemu się to rzadko zdarzało, bo był raczej niejadkiem. I Ania poczęstowała go kanapką. Piotr zapytał, co to za kanapka i Ania powiedziała, że to zrobiona przez jej mamę, jakaś kanapka z wędliną. A na to Piotr powiedział, a ja myślałem, że pani się odżywia wyłącznie płatkami róż. I to jakby w taki ładny sposób jakby jej osobę charakteryzuje. Ania była i jej nie było. W tych swoich bielach tak się zdawało, że ona się wyłania z mgły. Z tymi wspaniałymi włosami, z tym delikatnym głosem, kameralnym bardzo, potrafiła stworzyć zupełnie fantastyczny nastrój. No, Ania to była Ania, no. Jak Ania szła, to wiadomo było, że idzie Ania Szałapa. Jak Ania się ubierała, wiadomo było, że idzie Ania Szałapa. Jak Ania wchodziła na próbę, wiadomo było, że to jest Ania Szałapa. Ania z jednej strony wymagająca wobec siebie, a z drugiej strony nigdy nie próbująca ingerować, prawda? W tamte, zawsze jak w każdym takim towarzystwie były koterie, ten był z tym, ten był ten, ten był tamtą. Ania była, Ania miała klasę, znaczy miała poziom. Trochę zdystansowana, trochę żyjąca we własnym świecie i szukająca w tym własnym świecie piękna, prawdy, no trudno orzec. Z jednej strony konkretna, ale z drugiej strony miała bardzo dużo fantazji, czerpała inspiracje z różnych stron, a zatem była bardzo bogata, jeśli chodzi o wnętrze, odczuwanie, rozumienie świata. Była niesamowicie wrażliwą, delikatną i empatyczną osobą. Ona wyczuwała nastroje ludzi przez skórę. Nie musiała z kimś rozmawiać. Można powiedzieć, że była taką osobą w pewnym stopniu zwyczajną, tak jak my wszyscy. Z tym, że dzięki pracy i pewnym zdolnościom potrafiła zaistnieć i wpłynąć, myślę, na życie innych osób. Nie szła na żadne kompromisy, była konsekwentna, do bólu profesjonalna. Do bólu profesjonalna i nigdy się nie znudziła tym, co robiła. Mam coś, co mi się ułożyło o Ani Szałapak. Ja teraz przeczytam to. Ania Szałapak. Nic z banału, nic z powszedniości, nic z obowiązujących trendów, czysty kwiat oryginalności. Dla mnie była jednak aniołkiem, ale tym z krakowskiej szopki, otoczonym cinfolią. I uśmiecha się dalej z tych szopek, gdzieś tam przez wielu, wielu ludzi doceniona właśnie jako naukowiec, jako osoba, która równolegle pracowała w muzeum i była artystką piwnicy. Dzięki.
Cię, Panie, za dzikich zwierząt śpię. Za Twoją sprawą kwitnę kwiat i rodzi się człowiek i iskra i lew. Grajmy, Panie, na harpie, grajmy, Panie, na zawsze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda fantastyczne. Grajmy, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu niebiosa, grajmy Panu w dolinach z Jego światłem, lebo za każde życie zaczyna. Grajmy Panu na harpie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Ostatni rym, a twój srebrny alt rozpłynie się jak dym. Tam na obłoku hen, nie zapominaj nas, niech ci się wieczny sen rozjaśnia raz po raz. Czasem zanudź sobie o nas odniechcenie. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. My po kilku długich zimach i jesieniach zasiądziemy obok ciebie. Do widzenia. Charakteru i figury tam nie zmieniaj. Do widzenia, do widzenia. Zostajemy tu na ziemi jak sieroty. Czasem przewrót tuż nad nami jako motyl.